Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Też witam. Wyjechaliśmy dzisiaj na pole. No i tak tutaj zaczynamy obrabiać już te warzywa na tym ogrodzie, gdzie stała woda, bo one stoją. One tak rosną, jakby chciały, a nie mogły, ale zielsko to buja w oczach, nie pyta. No i tutaj Edziu, jak żeśmy sadzili w ogóle te kapusty czy porceler, było mokro. Teraz kilka dni jest bez deszczu, popaduje tylko troszeczkę tam nocami, ale ostatnie dni nie padało tutaj ani w nocy, ani w dzień i zrobiła się taka zaskorupiona warstwa, jest bardzo twardo. No i tutaj teraz idzie i opiela w pierwszej kolejności takim opielaczem, który już niejednokrotnie pokazywałam. I kupiliśmy też taki opielacz ręczny na kółku. I tak w pierwszej kolejności musi to tutaj spulchnić ręcznie, a później idzie tutaj tym na kółku i ono ma takie trzy łapki. Podnieś tutaj to. Tak to wygląda, bardzo fajnie spulchnia i jest do tego jeszcze taki podcinak, który się tutaj montuje zamiast tych łapek. I to wygląda tutaj w ten sposób, że jak przykręci, to idzie w ten sposób. Edziu robi tutaj po tej stronie, spulchnia to i zwalcza trochę to zielsko, a ja tutaj biorę się za fasolę. Witam serdecznie wszystkich. Dołączyła Agnieszka. No bo bez mnie ani rusz. No, no robota nie idzie, jak mnie tu nie ma, nie? No. Tak jest, to się zgadza. Edziu zrobił to, co miał tutaj zrobić. Te warzywa poprzechodził, a my tutaj już wyplewiłyśmy fasolę i zabieramy się za bok, bo dzisiaj chcę tutaj zrobić wszystko przy truskawkach. No i powiedzieć Wam parę słów i jak z nimi postępować właśnie już teraz, żeby w przyszłym roku mieć piękny plon. Tak, i chciałam powiedzieć jeszcze, że za Waszą jakąś tam namową i za Waszymi radami mamy co? Na kolanniki! Oj, przydały się, uwierzcie mi, że naprawdę się przydały. Nie lubię w nich robić, to jest fakt, ale jak jest sucho, to ja bardzo lubię pracować na kolanach, no ale nie jak jest takie bagno, a teraz no niestety jest mokro, no i kolana będą zaraz bolały, a na reumatyzm jeszcze cierpieć nie chcę. A Edziu w tym czasie pracuje przy sianie. Jedno siano już pozwijał, kolega zgrabił nam tutaj i teraz jedzie dalej zwijać. Pogoda jest niepewna, coś głoszą deszcz na noc, no i tak się boimy, pędzimy. Tutaj jest teraz totalny wyścig z czasem, zdążyć przed deszczem, bo jeżeli zdąży zwinąć te bele siana, jeżeli popada deszcz, to im nic nie będzie, ale jeżeli wleje nam w te zgrabione wałki, no to niestety później dochodzi dodatkowa praca, koszty, bo to trzeba wszystko rozrzucać, przesuszać, no i to już, no wiadomo, no straty, same straty. Moje truskawki już kończą owocowanie, jeszcze owoce wiszą i teraz takie ostatnie owoce, nie macie pojęcia, jaki one mają smak. To jest miód w czystej postaci. Mało tego, one pachną na kilka metrów w bok. Niesamowity taki zapach tej truskawki się unosi. No to już jest znak, że one kończą właśnie owocowanie. Taki smak i taki zapach jest tylko pod koniec owocowania. Prawda? Smaczne? To smacznego. A Edziu właśnie tam zwija sianko. Ale pycha, ale ten zapach, rewelacja. A wracając do tematu truskawek, tutaj pojawił mi się mech. Z tego względu, że stała w nich woda, one zostały zalane i pod wodą były praktycznie całą wiosnę. Później przyszedł ten nieszczęsny deszcz, który nam tutaj wszystko pozalewał i w związku z tym pojawił mi się mech. Pojawiła się
mokrzyca, mało tego, od razu zaczęły mi się pojawiać sity. Sit to jest roślina taka typowo bagienna, no i teraz tutaj muszę to wszystko powyrywać. Tego mchu jako tako tutaj najlepiej by było przekopać to wszystko, no ale w związku z tym, że tutaj truskawki są dopiero drugi rok po posadzeniu, nie będę ich stąd wymieniała, no to nie przekopię, tutaj szpadla nie użyję. Ale jeżeli macie mech w truskawkach, czy w ogóle w ogrodzie, popiół. I ja też tutaj przywiozę sobie popiołu i rozsypię go raz, potem po jakimś czasie, jeżeli ten mech będzie się utrzymywał, posypię drugi raz, a jak trzeba będzie, to posypię i trzeci raz. No i mech zwalczy tutaj w tym ogrodzie. Co ty tam robisz? Nagrywam. Co, nie masz co robić, tylko nie jak leżę. Tak. W robocie byś mnie nagrała, a nie tak. No to właśnie nagrywam ciebie jak leżysz przy robocie. Nie mogłaś powiedzieć, że leżę i robię, a nie kurde leżę przy robocie. Leżysz przy robocie, tak. I ja ciebie nagrywam. Wczoraj była akcja Siano. I tutaj zgubiła nam się śruba od podbieraka, no i dzisiaj tutaj trzeba niestety to dokręcić, bo może to się wszystko połamać. I właśnie Edziu leży i pracuje. Dobrze ci to idzie. Co mi dobrze idzie? Leżenie czy robota? Jedno i drugie. Leżenie przy robocie ci dobrze idzie. Zobaczcie, jaki czosnek mi tutaj wyrósł. W zeszłym roku tu w tym miejscu miałam posadzonego harnasia. Jak żeśmy z Edziem wybierali, gdzieś przegapiliśmy główki i one tutaj powyrastały. Te sobie zostawię na nasiona, a te musiałam usunąć, bo tutaj kompost przesuwam. I popatrzcie, jaki już jest czosnek ładny, duży. Bez żadnego dbania, bo ja tutaj o niego nie dbałam i on rósł w kupie, a mimo to jakie główki się powiązały. Zabieram do domu świeży, pachnący czosnek. Dzisiaj jest dzień drugi, robimy tutaj, zaraz idę do truskawek. Pogoda całkowicie odmienna, zimno, wieje, w nocy było tylko 7 stopni. A kolejne noce też zapowiadają chłodne. No i zobaczymy, jak tutaj będą wyglądały, zwłaszcza pomidory i ogórki, bo one nie lubią takiego zimna. Strach się dosłownie bać. Przywiozłam tu dzisiaj popiół, żeby wysypać, ale nie do końca jest to dobry pomysł, bo jest dosyć duży wiatr. Ale to, co mam, to już tutaj rozsypię. Popiołu akurat nie u mnie nie brakuje, to mogę tutaj sobie pozwolić na ewentualne jakieś straty. Ten mech ogólnie jest oznaką kwaśnej ziemi. Tutaj on się pojawił z mokra i to nie jest ten taki mech, który rośnie na typowo kwaśnych ziemiach, tylko ten mokrzycowy. Niestety woda tutaj dosyć długo stała i on się pojawił, ale wytępimy go. Rozsypałam popiół tam, gdzie najgorzej ten mech mi się rzucił. Jeszcze muszę przywieźć go tutaj, ale to już jutro albo pojutrze, bo dzisiaj za mocno wieje. To tutaj
sypię tym popiołem po oczach, po zębach, wszędzie, gdzie się tylko da. Popiół jest bardzo dobry, bo on zawiera bardzo dużo wapnia, fosforu, potasu i sprawdza się on właśnie na gleby po wodzie, na gleby kwaśne, żeby je odkwasić i przede wszystkim pod pomidory, ale to o pomidorach będzie osobny odcinek. Dzisiaj chciałam powiedzieć słów kilka o truskawkach. Teraz te truskawki kończą już u mnie owocowanie i zobaczcie, jak te liście wyglądają. One mają już plamki. To już jest oznaką raz, że starych liści, dwa, już zaczynają wchodzić takie choroby posezonowe po owocowaniu. I teraz kwestia ścinać liście czy nie ścinać. Ścinać je jak najbardziej, definitywnie. Jak ostatnią truskawkę się zerwie, zakończy truskawka plonowanie, to tak około 3 tygodni po skończeniu plonowania powinno się liście ściąć. Dlaczego? Dlatego, że właśnie usuniemy tutaj wszystkie choroby, które już na te liście wchodzą. I co najważniejsze, krzak nie będzie składników pokarmowych pobierał na podtrzymywanie życia w tych liściach, tylko będzie składniki pokarmowe przekazywał na wytwarzanie się tutaj pąka kwiatowego i owocującego na przyszły rok. Tutaj są te wszystkie pąki i one będą już pobierały składniki pokarmowe, wytworzą jeszcze liście zimowe. I później na jesieni drugi raz się truskawki nie ścina. Ścina się ją po owocowaniu tak 3, najpóźniej do 4 tygodni, ale lepiej 3, bo 4 tygodnie często jest już za późno. I sprawa pędów. Pędy należy usuwać systematycznie. Pędy flancowe, czyli te takie baty, które one wypuszczają, o to coś. Ich się powinno już usuwać od momentu, jak się tylko pojawią. I teraz, jeżeli chcecie pozyskać sadzonki z danej truskawki, to zostawia się maksymalnie jeden pęd. On i tak puści jedną flancę, puści drugą flancę i wypuści trzecią. Są pędy, które wypuszczą i 4 flance, ale ta czwarta już jest taka malutka, słaba. Najsilniejsza zawsze będzie pierwsza flanca. Potem druga, trzecia i te kolejne już będą nas najsłabsze. Jeżeli chcecie pozyskać flance, to tak jak mówię, zostawić jeden pęd i zostawić tutaj maksymalnie 2 flance. Kolejną potem uszczknąć, żeby on się nie ciągnął dalej, bo ta flanca będzie słaba, składniki pokarmowe będą tradycyjnie już szły na to, co i tak nie pozyskamy, a lepiej, żeby się budowały te 2 flance, które chcemy zostawić. Jeden pęd, dlatego że on nie osłabi nam krzaka. Jeżeli zostawimy tych pędów multum, krzak będzie słaby i na przyszły rok niestety ten plon będzie dużo, dużo słabszy. Owoc będzie malutki, bo ta truskawka, ten krzak będzie ładował całe swoje siły na wytworzenie właśnie tutaj flanców z tych pędów. Także obrywamy je i one teraz, te składniki pokarmowe, które będą sobie pobierały, będą zatrzymywały tutaj w krzaku, nie mając do wykarmienia pędów. Później jak zetniemy te liście, wszystkie składniki pokarmowe będą zachowane w krzaku, będą budowały pąk na przyszły rok. Zakarmianie. Teraz po owocowaniu należy truskawkę przede wszystkim już teraz opryskać czosnkiem z tego względu, żeby się nie rozwijały choroby grzybowe, bo one będą się rozwijały, a choroba grzybowa osłabi nam krzak. Także oprysk z czosnku można zrobić sody. Czosnek, tak jak już zawsze powtarzam, 3-4 ząbki zmiażdżyć, zalać litrem letniej wody i pozostawić na noc i opryskiwać. Soda, jedna płaska łyżeczka na litr też letniej wody i również opryskiwać zaraz 10 minut, 15 po rozrobieniu. I podlać je humusem po to, aby one nabierały składników pokarmowych tutaj w ten krzak, który jednak jeszcze musi wyprodukować później po oberwaniu kolejne liście i budować oczywiście już ten pąk kwiatostanowy.
potem, jak już się wszystkie liście zetnie, po owocowaniu, po tych 3 tygodniach, to truskawkę należy obłożyć kompostem, podlać ponownie humusem i jeżeli jest obornik taki dobrze przekompostowany, to też obornikiem. To zależy, jeżeli macie kompost, to kompostem. Jeżeli nie macie, a macie obornik, to obornikiem. Jednym z dwóch. Truskawka uwielbia kompost, uwielbia obornik i to jest jej takie właśnie główne źródło nawożenia, główne źródło pobierania wszystkich składników pokarmowych do jej rozwoju. I jeżeli na przykład po ścięciu liścia zastosujecie ziemię kompostową, to później jesienią, późną jesienią, jak już będzie szło do zimy, stosuje się okładanie obornikiem kompostowym, bądź obornikiem takim, który leży minimum pół roku, jest już trochę przegnity, ale to w dalszych miesiącach będę mówić, co z tymi truskawkami robić, bo wielu z Was zapomni, pojawiają się nowe osoby, a tutaj właśnie zależy, aby wyhodować jak najpiękniejsze te truskawki, żeby plon był bardzo ładny, obfity. Liście ścina się z truskawek w 2., 3., 4. roku. Nie ścina się liści z truskawek posadzonych 1. roku, bo są one za młode, to są flance i trzeba wybudować ten krzak. Także 1. roku, jeżeli to są na przykład truskawki nasadzane teraz wiosną bądź jesienią tamtego roku, to się nie ścina, dopiero 2. roku. Także to też trzeba wiedzieć, bo to jest naprawdę bardzo istotne, bo jeżeli oberwie się liście za wcześnie 1. roku, to niestety ta truskawka też będzie osłabiona. Ha, ciekawe, nie? O, jedna odpadła. Mężu, chcesz truskaweczkę? To tobie urwę drugą. Dobra. A w tym czasie, gdy ja robię przy truskawkach, Edziu tutaj opiela nasze warzywa. Kupiliśmy tutaj ten sprzęt, o którym już właśnie na początku odcinka wspominałam i on ma 2 funkcje. Ma funkcję tych pazurków, które pokazywałam i one tak idą, drapią, a tutaj są podcinaki. I teraz wczoraj tutaj zrobił tymi pazurkami, zruszył to w nocy, u nas popadało, teraz zrobiło się miękko, bo wczoraj to była lita skała, a dzisiaj idzie to rewelacyjnie i zobaczcie, jeżeli jest słońce, pogoda, to idzie, podcina, zielsko usycha i bardzo szybko. To jest bardzo proste urządzenie polskie, tutaj Wam pokażę, bo na pewno będą zapytania. W internecie Vulcanus, produkt polski, opielacz ręczny do warzyw. Niedrogi, bo myśmy dali, ile my za to daliśmy? Pira z oko? Już nie pamiętam, ale... Tak, coś do 300 zł, niecałe 300 zł, także no to jest niedrogie, a naprawdę robotę robi. W przeciągu pół dnia tutaj cały ogród przeszedł. Podwójnie nawet można powiedzieć. No i tutaj zostanie tylko mi zrobić pomiędzy rządkami, jak to ziele troszeczkę podrośnie. Oto to coś powyplewiać, ale to jeszcze jest za małe. Poczekam kilka dni i będę tutaj pielić. Ale dobrze, że popadało. Siano żeśmy zdążyli zrobić, zwinąć w belę. No i popadało, ale dzięki temu tutaj się lżej robi, bo jest wierzchnia warstwa spulchniona. No takiej gleby jak w tym roku, to tutaj nikt nie pamięta, żeby to było tak zbite, no ale tu stała woda, tu było mokro, więc powietrze z ziemi zostało wypchane, później przyszło, że ta woda zeszła, słońce, wiatr zaskorupiło. No i niestety te rośliny zaczęły się dusić. Ta fasola jest żółta, nie ma ona takiego koloru
intensywnego, jak powinna mieć, no bo niestety tutaj te korzenie się dusiły, ale już opryskałam ją czosnkiem po to, aby uniknąć ewentualnych chorób grzybowych. No i tutaj opryskałam też już gnojówką z pokrzywy. Gnojówka z pokrzywy to jest azot. Fasola jest rośliną motylkową, która na korzeniach ma brodawki, wiąże azot z powietrza w tych brodawkach, więc jej jako takiego azotu nie potrzeba, no ale oprysk spowoduje tutaj, że ona będzie silniejsza. Ta już, o, nabiera ładny kolorek. Ta też się poprawi. Ej, no zapędziłeś się za daleko, tam jest koper siany z ręki. No tu właśnie, gdzie teraz jedziesz. Zobacz, patrzcie tutaj, ludki, jak pięknie mi koperek wschodzi, a mąż go tutaj potraktował. Nikt mi tego nie mam poinformować. Tak się mu dobrze robi, że zajechał mi po koprze. No kurczabelek. Maki pod płotem rosną. Już pomalutku będę je usuwać niedługo. Nie robiłam tego do tej pory raz, że tutaj było mokro. Nie szło tych maków z malin wypielić, a dwa, uwielbiamy maki. One się tutaj rozsiewają każdego roku i te za płotem też zostaną po to, aby się wysiać i żeby mi później zakwitły, bo jednak jest to nasz kochany polski mak. Kojarzy nam się z dzieciństwem, z łanami zbóż, w których znajdowały się maki, chabry, konkol i to był taki najpiękniejszy widok. Dzisiaj są jeszcze regiony, u mnie też, jak się jedzie z Dębna na Kostrzyn, to jest bodajże gdzieś koło Sarbinowa, są pola zbóż i jest hektary maku. Pięknie to wygląda, taki nasz polski widok, dlatego te maki tutaj u mnie są. Mam dwie odmiany truskawek, Grande Rosse, którą dostałam w tamtym roku wiosną od Krzysia, posadziłam sobie tutaj, i Honoi. Bardzo dobra, słodka, wczesna odmiana. No oczywiście jak się przykryje agrowłókniną, to one wtedy są zdecydowanie wcześniej i są smaczną odmianą. I tutaj teraz jeszcze, kochani, odnośnie tych pędów, które usuwam, jeżeli ktoś chce zostawić, ja nie robię nigdy czegoś takiego i moi rodzice, jak mieli truskawki, że jak jest krzak, pęd kierują i zagęszczają rząd. To nie jest dobra metoda. Z tego względu, że każdy krzak potrzebuje przestrzeni, truskawkę sadzi się w odpowiedniej odległości i krzak musi być krzakiem. On się rozrasta. W pierwszym, drugim, trzecim roku on się rozrasta. Jeżeli to zagęścimy, to niestety będzie jeden burz. One będą za gęsto, będzie słabszy plon, bo krzak będzie się mimo wszystko rozrastał, ale te rozrastające się sadzoneczki z krzaka będą słabiutkie, wiotkie, kwiatostany będą mikre, owoce będą takie niedorobione, jak ja to zawsze mówię, bo nie będą miały siły rosnąć przez to, że tu będzie za gęsto. No i co najważniejsze, będzie duże narażenie na choroby grzybowe, na patogeny, bo jak będzie bardzo gęsto, popada czy coś, wentylacja będzie gorsza. No i będzie wchodzić szara pleśń, ryzyko właśnie takich chorób będzie zdecydowanie większe. Tutaj idą chmury dookoła. Zaraz chyba będziemy tutaj kończyć naszą wizytę na ogrodzie, a mamy jeszcze plany dosyć ambitne, żeby troszeczkę porobić, ale chyba na ambitnych planach się skończy. Męczy ta pogoda całą Polskę. Ale mimo to jest fajnie, człowieka cieszy, tak jak my tutaj przyjechaliśmy. Edziu obrobił te warzywa, ja tutaj te truskawki zrobiłam, wypieliłam, wyporządkowałam maliny. Tam jest też zrobione i to cieszy, takie malutkie kroczki. Mimo że za chwilę może znowu tutaj wlać, to jednak się cieszę, chociaż ten jeden dzień. I tego też Wam życzę, żebyście umieli nawet w takich, no, smutnych sytuacjach znaleźć
pozytywy, znaleźć troszeczkę radości, nawet przebywanie na tym powietrzu, gdzie nad nami śpiewają ptaszki, daje dużo satysfakcji. Podziurdzianie w tej ziemi daje ukojenie. No i tutaj mój mąż, z którym jestem na ogrodzie, ach, to już wam nawet nie powiem. Jego minka jest teraz bezcenna, jaki on jest szczęśliwy. Na dzisiaj, kochani, to będzie tyle. Ja wam życzę takich, jak to powiedzieć, małych radości z małych rzeczy, a jednak wielkich rzeczy i wielkich radości. Tego wam, kochani, życzę. I do następnego!